Cześć, witam was w drugiej części kursu Jak zrobić uniwersytecki PUF. Ta część jest dla 3D Studio Maxa i Photoshopa. Część z Photoshopem dla Mai jest ta sama, jednakże różni się w sam początek oraz końcówka. Jak pamiętacie, w ostatnim kursie połączyłem z modelem na stałe modyfikator Unwrap, więc model go już posiada. Jednak skorzystam jeszcze raz z tego modyfikatora, aby uzyskać rozkład kanału UV do Photoshopa, gdzie będę mógł stworzyć teksturę na jego podstawie. Przechodzimy do Tools, a następnie Render UVW Template, aby wyrenderować dokładnie to, co się znajduje na powierzchni szachownicy. Wybieramy rozmiar, proponuję 4096x4096, czyli potęgę dwójki. Ponieważ potęga dwójki jest obowiązkowa, jeżeli chodzi o tekstury, działa po prostu na karcie szybciej, a ta rozdzielczość myślę, że dla pufy będzie dobra, a nawet jeżeli będzie za duża, to zawsze można ją zmniejszyć, ze zwiększeniem byłby problem. Zapisujemy to jako na przykład PNG, nie ma to znaczenia większego teraz, jednakże PNG posiada w sobie przezroczystość, dlatego będzie to wygodniejsze w Photoshopie. Wybieramy odpowiednią jakość oraz pamiętajcie, żeby Alpha Channel był zaznaczony. Wtedy uzyskamy też przezroczystość. Możemy już to zamknąć i wyrzucić ten modyfikator, ponieważ on był tylko dla nas potrzebny na chwilę, ponieważ ten kanał UV dalej jest na modelu, nawet jak usuniemy, ponieważ połączyliśmy go wcześniej. Przechodzimy do Photoshopa i otwieramy ten plik PNG, który przed chwilą zapisaliśmy. Otwieramy. Proponuję na samym początku zmienić układ okienek w Photoshopie, ponieważ nie jest odpowiedni dla naszego zadania. Znacznie wygodniejszy jest układ dla fotografii, ponieważ w tekstury najczęściej przypominają fotografie. Jest tutaj kanał UV, ale też jest przezroczystość, dlatego może się wydawać, że nie widać UV-ki, ale wystarczy stworzyć nową warstwę, chwilową, i uzupełnić ją jednolitym kolorem, najlepiej czarnym, ponieważ kanał UV jest albo liniami szarymi, albo zielonymi. Czasem też białymi, zależy od programu, dlatego czarny kolor jest najbardziej kontrastowy. Uzupełniliśmy nową warstwę, więc najlepiej ją przenieść pod tą warstwę przezroczystą, dzięki czemu będziemy mogli, tak jak teraz, zobaczyć, że kanał UV jest widoczny. On będzie tylko na chwilę, ale ułatwi nam działanie na teksturach. Zapisujemy to jako plik PSD, który pozwala zapamiętywać różnego rodzaju warstwy, co jest łatwiejsze w późniejszej edycji. Dajemy OK. I możemy działać dalej. Teraz zajmiemy się teksturami. Tekstury są dostępne pod linkiem, który umieścimy pod filmem, ale pokażę, jak można także korzystać z tekstur, które nie są idealnie wykonane. Czyli zdjęcie, które nie jest od przodu każdej ściany, ale od boku. Jak można to wykorzystać? Przy otwieraniu plików DNG, czyli negatywu cyfrowego, możemy na przykład skorygować balans bieli, ponieważ pliki RAW są bez kompresji, więc w sumie jest tam znacznie więcej kolorów niż na przykład na JPEG-u i takie korekcje można dokonywać. Ja tam tylko znalazłem balans bieli na białej ścianie, bo ściana była biała, oraz poprawiłem nieco kontrast w sposób automatyczny, ponieważ to dosyć dobrze działa. Teraz kadrujemy, bo chodzi mi tylko o tą ścianę, którą chciałbym wykorzystać właśnie w teksturze. Zacznijmy od tego, że jeżeli rozłożyliśmy tak samo sześcian jak na UV-ce, to każda ściana ma 1024, ponieważ są to cztery ściany obok siebie na całej wysokości, więc każda ściana ma 1/4 rozdzielczości naszej tekstury, czyli 1024. Dlatego warto przygotować teraz nowy plik o właśnie rozmiarach 1024x1024, żeby każdą ścianę z fotografii wyciągnąć właśnie do tych rozmiarów. W tym przypadku akurat mamy niezbyt dobrze ułożoną ścianę, bo może nie chodzi tutaj o wielkość, ale jest pod skosem. Jednakże Photoshop, korzystając z kontrolek przekształceń, można
zmienić perspektywę tego obrazu i uzyskać z tej krzywej ściany wykonanej pod kątem dokładnie prostopadłą ścianę do naszego obrazu. Zmienię jej wielkość, aby ułatwić sobie działanie. Lepiej korzystać z dużej rozdzielczości, ponieważ wtedy można znacznie więcej rzeczy poprawić i nie tracić zbyt wiele na jakości. Teraz trzymając Ctrl i punkty będące transformacjami, wystarczy naciągnąć ścianę po prawej stronie, czyli tą węższą, i dopasować ścianę po lewej, która jest trochę szersza. W taki sposób, żeby kontrolując widok napisów, ustawić to w miarę równo. Czyli napisy powinny znajdować się tak mniej więcej jak na pufie, ale wycinajmy połączenia pufy z innymi ścianami, żeby nie widać było tych niedoskonałości. Czyli wystarczy popoprawiać wszystkie punkty i ustawić je odpowiednio. Wtedy, jeżeli napisy będą w miarę równolegle do ściany ustawione, no to będzie to wszystko w porządku. Mniej więcej tak wygląda ta ściana po poprawie perspektywy. Oczywiście ostatecznie ja wykorzystam zdjęcia, które też macie w linku, które są bezpośrednio na ścianie, bezpośrednio prostopadle do ścian pufy wykonane. Jednakże w tym przypadku można wykorzystać właśnie to. Zaznaczam wszystko, ale wszystko to znaczy, że zostanie zaznaczone tylko to, co się mieści na obrazku. Wszystko, co zostało naciągnięte i znajduje się poza obrazkiem, zostanie zignorowane. Przechodzimy teraz do UV-ki i w prosty sposób wklejamy, mając zaznaczone tło, czyli tą czarną warstwę. Wtedy nad tą warstwą zostanie wklejony obrazek, a będzie on się znajdował pod kanałem UV, dzięki czemu możemy to dokładnie dopasować. Wykorzystując pozostałe fragmenty, można ułożyć teksturę, jednakże problem znajduje się w tym miejscu, ponieważ tekstury dokładnie dociągane są do zielonej kreski, która jest granicą UV-ki. Często może się zdarzyć tak, że program weźmie nieco więcej pikseli niż ta zielona kreska wskazuje, więc na przykład jeden lub dodatkowe dwa piksele zostaną dobrane i trzeba zrobić tak zwany padding, czyli poszerzyć nieco obraz, żeby nie pociągnął tego czarnego tła, tylko pociągnął kolor zbliżony do naszej tekstury w tamtym miejscu. Dlatego scaliłem wszystkie kawałki tekstury i powieliłem tą warstwę, żeby mieć dwie takie same. Korzystam z tej pod spodem, czyli tej pierwszej nad tłem, i dodaję rozmycie gaussowskie. Dzięki temu rozmyję trochę obraz i uzyskam nieco więcej pikseli na zewnątrz lewej i każdej w sumie strony od zielonej granicy. Czyli widzimy, że tutaj delikatnie może to widać, ale jeżeli powielimy kilka razy nasz obraz, to uzyskamy ładne przejście w czerń. Gradient, który pozwoli nawet przy zahaczeniu o nieco więcej pikseli uzyskać kolor tekstury. Może trochę ciemniejszy, ale to nie przeszkadza. Ważne, żeby uzyskać właściwy efekt. Musiałem kilka razy zduplikować tą teksturę z rozmyciem i teraz mogę scalić te wszystkie tekstury w jeden obraz, odznaczając siatkę UV. Czyli spłaszcz obraz, teraz uzyskam płaski obraz, który mogę zapisać na przykład jako teksturę. I właśnie to teraz zrobię. Czyli przechodzę do pliku, zapisz jako. Oczywiście można też zapisać jako PSD, tylko że lepiej, gdy PSD ma oddzielne warstwy. Natomiast tutaj zapiszemy to jako według nomenklatury, tak jak tekstura Cube 0101, ponieważ mogą być dwie tekstury na jeden sześcian. Akurat tutaj nie, ale nie wiadomo, jak będzie z innymi sześcianami. I zapisujemy jako TGA. Najczęściej wszystkie tekstury wykorzystywane w silnikach graficznych są zapisywane jako TGA. 24 bity, ponieważ nie potrzebujemy przezroczystości w tym przypadku. I teraz przechodzimy do 3D Studio Maxa. Wykorzystamy Physical Material. Chwilowo teraz nie ma żadnego materiału przypisanego do sześcianu, ale teraz go przypiszemy. Jego nazwa jest domyślna, więc zmienimy na M jak Material Cube 01, bo materiał będzie tylko jeden, nawet jeżeli łączy kilka różnych tekstur. Łączymy to z Cube'em w taki sposób. No i musimy jeszcze dodać naszą teksturę w tym miejscu. Wybieramy Bitmap Lookup,
bo Physical Material wykorzystuje bitmap lookup do wrzucania po prostu plików graficznych. W tym przypadku lepiej korzystać z TGA, czyli takiego samego, jak będzie wykorzystany w silniku. I dzięki temu teraz widzimy, że wygląda to dobrze. Można zignorować te linie na krawędziach, ale wygląda to tak, jak będzie w silniku.